Szanowni Państwo, szczególnie serdecznie witam pana premiera, ministra obrony, który odwiedził nasze miasto. Dziękujemy pięknie, panie premierze, za to, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Dziękujemy za tą wizytę, jaką pan premier złożył na budowie bazy Wojsk Obrony Terytorialnej. To bardzo ważny dla nas sygnał, że pan minister, pan premier dalej wspiera tą inicjatywę powstania Wojsk Obrony Terytorialnej w mieście Limanowa. Miasto Limanowa bardzo liczy na to wsparcie. Cieszymy się, że tutaj mamy sojusznika w rozwoju naszego miasta w osobie pana premiera. Serdecznie witamy, panie premierze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo jest nam miło być dzisiaj w Limanowie. Jesteśmy z panią poseł Urszulą Nowogórską, z naszymi kandydatami, z szefem sztabu Adamem Jarubasem. Jest radny wojewódzki Stanisław Pasoń, kandydaci Bronisław Dudka, który kandyduje do sejmiku, kandydaci do powiatu, do Rady Miasta. Przywitał nas pan burmistrz Limanowej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Będziemy inwestować w małe ojczyzny, będziemy reprezentantem Polski powiatowej. To jest nasza ambicja. Wiemy dobrze, gdzie bije serce Polski, bije w każdej naszej małej ojczyźnie. Żeby Rzeczpospolita była wielka, to muszą być wielkie małe ojczyzny, bo tu się rozpoczyna nasze życie, tu dzieciaki idą do żłobka, przedszkola, później do szkoły, zaczynamy pracę, dojrzewamy, wiek senioralny, opieka nad tymi, którzy tej pomocy i potrzeby potrzebują, pomocy i opieki potrzebują. To wszystko rozgrywa się w naszej małej ojczyźnie. 7 kwietnia wybory samorządowe. Pójdźcie na te wybory. Wiem, że jesteście niektórzy pewnie już zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje, że już jedne wybory bardzo ważne z największą frekwencją były, ale w tych nie może być mniejsza frekwencja. Nie możemy ich odpuścić, bo tutaj się dzieją sprawy o charakterze fundamentalnym. One może nie są tak bardzo widowiskowe, ale czy będzie żłobek, czy będzie przedszkole, jaka będzie droga, czy będzie właśnie inwestycja z poziomu rządowego i czy to będzie współpraca między rządem i samorządem. Jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej, która będzie umiejscowiona, już jest budowana, jest tym przykładem współpracy między rządem a samorządem i też kontynuacji pewnej. Może być normalnie, w Polsce naprawdę może być normalnie, tylko musi być więcej takich polityków jak w trzeciej drodze, jak tutaj kandydaci stojący razem z nami, którzy nie są zacietrzewieni, mówią o sprawach i chcą, twardo podchodzą do problemu, a z szacunkiem do każdej osoby. Mówią o rozwiązywaniu problemów, nie mają takich emocji nienawiści i zawiści, że ktoś z innego obozu, no to już nigdy nie wolno nic dobrego powiedzieć ani kontynuować jakichś rzeczy. Złe rzeczy naprawić, dobre kontynuować, to jest nasza dewiza. Dość kłótni do przodu jest bardzo aktualne. Chciałbym też powiedzieć o jednej naszej ważnej propozycji. Dzień samorządowy, dzień referendalny. Dzień referendalny, który może być swojego rodzaju świętem. Wczoraj premier Tusk mówił, że 15 października no to jest dzień, który pokazał zaangażowanie Polaków w demokrację. Ponad 70% frekwencji, jak o tym mówimy, do różnego rodzaju naszych partnerów na świecie, delegacji zagranicznych, które przyjeżdżają do Polski, to są w szoku, że taką frekwencję bez obowiązkowego udziału w wyborach stworzyliśmy. I padają propozycje, żeby ten dzień był dniem świątecznym. No to PSL ma tutaj inną propozycję, żebyśmy świętowali ten dzień, ale w taki prawdziwy sposób świętem demokracji. I każdego roku, raz do roku powinno się odbywać dzień referendalny, gdzie będą referendum ogólnokrajowe, jeżeli taka będzie potrzeba, a na pewno referenda lokalne, które będą rozstrzygać o ważnych kwestiach. Ich jest coraz więcej. Więc każdego 15 października każdego roku lub niedziela następująca po 15 października, bo to musi być dzień wolny od pracy, czyli niedziela rzadko będzie wypadał 15 października. Niedziela będzie wypadała w 15 października, czyli 15 października będzie wypadał w niedzielę. Więc dzień następujący po 15 października, niedziela następująca po 15 października będzie dniem referendalnym. Taką ustawę złożymy, będzie można się wtedy wypowiedzieć, będzie to realizacja zapisów Konstytucji mówiących o tym, że naród sprawuje swoją władzę w sposób pośredni przez swoich wybrańców, przez parlamentarzystów, ale też przez tych, którzy są w samorządzie. I bezpośredni w referendum. Dzień referendalny to jest jedno z naszych zobowiązań programowych. To będzie prawdziwe święto demokracji. Jeżeli oddamy głos
demokratom, oddamy głos obywatelom. To jest nasza propozycja wzmacniająca wspólnotę samorządową. Wspólnota samorządowa potrzebuje niezależności finansowej, potrzebuje wzmocnienia, potrzebuje nowej ustawy o podatkach, potrzebuje subwencji, która pokrywa wynagrodzenia dla nauczycieli, potrzebuje dobrych gospodarzy. Najlepsi są na liście trzeciej drogi i serdecznie zachęcam do ich głosowania. Najlepsi stoją tutaj dzisiaj ze mną w Limanowej, w powiecie limanowskim, w mieście Limanowa, w gminach okolicznych i w województwie małopolskim. Bardzo prosimy o ich wsparcie, o głosy na nich. Chodźcie na te wybory 7 kwietnia. Dokończmy to, co się wydarzyło 15 października. Zmieńmy Polskę na lepszą i zagwarantujmy współpracę rządu z samorządem. Ja ją gwarantuję w imieniu rządu. Prosimy o tą gwarancję ze strony samorządowców. Musi być to harmonijne, nie może być przeciągania liny. Sytuacja jest zbyt niebezpieczna na świecie, żeby dzisiaj były jakieś waśnie i spory, takie, które nas wyniszczają i nie pozwalają ze sobą rozmawiać. Trzeba zjednoczenia, trzeba wspólnoty, trzeba współpracy. Pani poseł, bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tym momencie bardzo serdecznie podziękuję gospodarzom miasta Limanowa za przyjęcie i zaproszenie premiera, wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Limanowa jest takim szczególnym miejscem na mapie Małopolski, bliska bardzo mojemu sercu i dlatego bardzo mi zależy, aby tutaj wszechstronny rozwój, jedność społeczna i zadowolenie społeczne były na najwyższym poziomie. Dlatego, panie premierze, bardzo serdecznie prosimy o przychylność dla powiatu limanowskiego, dla miasta Limanowej, dla mieszkańców z tego terenu, bo tutaj są piękne tereny, gościnne tereny, ale jeszcze bardziej życzliwi, otwarci, gościnni ludzie. Jesteśmy tutaj dzisiaj z kandydatami, którzy startują z list trzeciej drogi do powiatu, do województwa małopolskiego. Są z nami ludzie i młodsi, i starsi, doświadczeni, ale przede wszystkim uczciwi, którzy chcą budować jedność społeczną, chcą rozwijać jednostki samorządu terytorialnego, chcą rozwijać tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie. Dlatego z tego miejsca, panie premierze, bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, że jest pan tutaj z nami i symbolicznie tutaj przed Limanowskim Domem Kultury, który jest również w przebudowie dzięki gospodarności włodarzy miasta możemy pokazać namiastkę naszej pięknej limanowskiej ziemi. Dziękujemy, panie premierze, że pan jest tutaj z nami i liczymy, że ta ziemia limanowska będzie również i dla pana bardzo, bardzo bliska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeśli są pytania, to pewnie jest dobry czas, żeby je zadać. Jeżeli wszystko jasne, to ruszamy dalej. Bardzo dziękujemy, chyba że któryś z kandydatów, jeżeli jeszcze chce zabrać głos. Ja myślę, że tutaj Stanisław. Panie premierze, pani poseł, szanowne koleżanki, koledzy, szanowni państwo, bez których tej relacji by nie było, ze względu na sympatię czy antypatię polityczne, dobry jest przekaz. Ja myślę, że będę wyrazicielem wszystkim i podziękuję panu premierowi Kosiniakowi, że w tych bardzo trudnych czasach, bo kto się spodziewał w tych czasach wojny, podjął się kierowania tak trudnym resortem. I to nie jest specjalne kadzenie. To jest najcięższa z misji, jaka jest dzisiaj w naszym kraju. Trzymamy kciuki, no i co, życzymy zdrowia. Wszystkim kandydatom życzę dobrego wyniku, a myślę, to wyborcy zadecydują, kto jaki wynik dostanie. Wszystkiego najlepszego, a państwu szczególnie dziękuję, że nasze przystojniactwo pokażecie w prasie, w mediach i gdzie indziej. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam do Mosztynicy. Dziękuję. Jeszcze jeden głos. Proszę. Iwona Tumidajewicz, kandydatka na burmistrza gminy miasta i gminy Wiecz. Bardzo proszę, Iwona. Witam serdecznie, panie premierze, pani poseł. Proszę przede wszystkim o wsparcie. Kandyduję na burmistrza Wiecza. Wiecz średniowieczny potrzebuje dobrego zarządcy, ale potrzebuje też wsparcia. Każdy krok musi być krokiem w rozwój i przyszłość gminy Wiecz. I na takie wsparcie i o takie wsparcie dla mieszkańców gminy Wiecz. Bardzo proszę.